Bardzo dużo kobiet jest zainteresowanych operacjami plastycznymi piersi, zarówno liftingiem piersi, jak i powiększaniem biustu. Zadajecie mi bardzo dużo pytań na mediach społecznościowych na ten temat, na Instagramie i na Facebooku. Postanowiłem zebrać najczęściej występujące pytania i udzielić na nie odpowiedzi. Pierwsze pytanie: Czy implanty zwiększają ryzyko raka piersi? Nie, implanty nie zwiększają ryzyka raka piersi. Nie ma żadnego związku między implantami a rakiem piersi. Co więcej, badania wykazują, że kobiety po powiększeniu piersi implantami, które wykonują regularne badania piersi, nawet jeśli na nieszczęście pojawi się u nich nowotwór, jest on wykrywany na bardzo wczesnym etapie, co zdecydowanie zwiększa wyleczalność z tej choroby czy nie jestem za stara na operację piersi? Tak naprawdę jest to trudne pytanie, bo ważny jest wiek biologiczny. Nie ma górnej granicy. Jeśli jest konieczność liftingu piersi czy powiększenia, jeśli pani tego potrzebuje, czuje się na siłach, nie ma ciężkich chorób, a choroby przewlekłe są wyrównane i pod kontrolą. W mojej ocenie nie ma bariery wiekowej. Czy powinnam poczekać z powiększeniem biustu, aż urodzę dzieci? Nie ma takiej konieczności. Można wykonać powiększenie piersi implantami przed urodzeniem dzieci. E, implanty nie przeszkadzają w karmieniu piersią. E, nie są toksyczne dla dzieci. Także można wykonać taką operację wcześniej. Czy implant to dobry pomysł, jeśli moje piersi opadają? W momencie, gdy... Piersi opadają lepszym rozwiązaniem jest mastopeksja, czyli lifting piersi. Czasami, jeśli pacjentka również chce piersi powiększyć, możemy obie operacje połączyć. W przypadku małego opadania, czasami można naprawić to samym implantem, ale w większości przypadków konieczna jest jakaś forma mastopeksji. Jak wybieram swój nowy rozmiar piersi? To bardzo fajne i ciekawe pytanie. Tak naprawdę jest to pewnego rodzaju kooperacja pomiędzy pacjentką i chirurgiem. To jaki implant możemy zastosować wynika zarówno z oczekiwań pacjentki, ale też z jej anatomii, z budowy i szerokości klatki piersiowej. Super rozwiązaniem jest tutaj wizualizacja efektów operacji, którą mogą Państwu zaprezentować w Timeless, gdzie na podstawie zdjęć pacjentki dobieramy implant i możemy oglądać różne efekty operacji w zależności od implantu, jaki wybraliśmy. Inaczej jest to trochę rozmowa na sucho, bo wielkości projekcji implantów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i ciężko jest wytłumaczyć, czym one się różnią, jeśli się tego nie zobaczy. Czy stracę czucie w piersiach po operacji? Bezpośrednio po operacji czucie w obrębie biustu może być osłabione. Może też dochodzić do przeczulicy to znaczy, że piersi będą wręcz bardziej wrażliwe niż przed operacją. Najczęściej dochodzi do takiej przeczulicy na ciepło-zimno. Zwykle w okresie 6 tygodni te objawy ustępują i czucie wraca do normy. Jak długo nie mogę ćwiczyć po operacji? To zależy. Zależy o jakich ćwiczeniach mówimy, czy są to ćwiczenia siłowe czy areobowe, z jaką intensywnością, czy jest to trening profesjonalny, oraz od tego, jak duże implanty albo jak duża była mastopeksja. Także w zależności od rodzaju sportu, wielkości implantów, rodzaju operacji okres ten może być różny. Najkrócej około 4 tygodnie, czasami nawet do 2 miesięcy lub dłużej, należałoby wstrzymać się z uprawianiem intensywnego sportu. Kiedy będę mogła wrócić do pracy? Dużo zależy od tego, jaki jest charakter pani pracy. Zwykle w ciągu dwóch tygodni operacji, takiego bezpośredniego okresu rekonwalescencji, jesteśmy w stanie wrócić praktycznie do każdego zawodu. Niemniej, jeśli praca jest bardzo wymagająca fizycznie, zaleciłbym dłuższy okres odpoczynku, nawet do miesiąca. Czy operacja bardzo boli? Operacja jest wykonywana w znieczuleniu pod nadzorem anestezjologa, także nie czuje pani bólu. Można powiedzieć, że śpi pani przez całą operację. Natomiast po operacji, otrzymuje Pani od nas leki przeciwbólowe. Te leki są tak dobrane, żeby okres pooperacyjny przebiegł jak najbardziej komfortowo, aczkolwiek jakaś forma dyskomfortu może wystąpić. Należy liczyć się z tym, że jeśli przyjmujemy leki, będzie dobrze. Czy mogę karmić po operacji? To zależy, o jakiej operacji mówimy. Jeśli mówimy o samym powiększeniu piersi implantami, jak najbardziej nie wpływa to na karmienie piersią. Natomiast w momentach, gdy wykonujemy lifting biustu, zmniejszenie biustu, możliwości późniejszego karmienia mogą być zaburzone. Także jest to bardzo szczegółowe pytanie, które należy dopasować do danej sytuacji klinicznej pacjentki. W skrócie, po powiększaniu piersi tak, po liftingu lub redukcji piersi niekoniecznie, ale też od tego są wyjątki. Jaki jest koszt operacji? Koszt operacji jest indywidualnie. Ustalany po konsultacji i zależy od rodzaju operacji oraz stanu klinicznego pacjentki. Po szczegółowe odpowiedzi na takie pytania zachęcam do kontaktu z kliniką Timeless. Kiedy będę mogła prowadzić samochód? W mojej ocenie, w momencie jak pani będzie czuła się na siłach, nie będzie pani obolała i nie będzie pani czuła jakiegokolwiek ograniczenia w swojej mobilności, może pani usiąść za kółkiem. Częściej, zarówno ze względu na innych uczestników ruchu, jak i dla Panią, uważam, że należałoby się wstrzymać. Nie ma ścisłego okresu karencji, ale wydaje mi się, że te dwa tygodnie bezpośredniej rekonwalescencji po operacji to minimum. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, które tu nie padły i które Państwa nurtują, serdecznie zapraszam do kontaktu, czy to przez media społecznościowe, czy w komentarzach poniżej. Postaram się na wszystko odpowiedzieć i wyjaśnić kwestie, które Państwa nurtują. Serdecznie zapraszam do kliniki Timeless.